Jak zwykle kupiłam podstawową bazę warzyw i owoców. Do tego jakieś tam pieczywko, ferefere. Z pieczywek takich ciekawostek kupiłam pierwszy raz bajgla rustykalnego i... Dobra, i drugiego bajgla rustykalnego. Wydają się takie ładne, puchate i całkiem sexy. Ładnie pachną. Jest takich ciekawostek. Ostatnio odkryliśmy w Lidlu bułkę mleczną. To jest perfekcyjna bułka do hamburgerów. Polecam z całego serca. Rozciąć, sekundkę na patelnię, hamburgerek, smakuje jak z knajpy. A skoro jesteśmy przy hamburgerach, to również kupiłam dwa takie właśnie burgery wołowe. Jeden ma 110 gramów mięsa i właśnie taki idealny rozmiar do tej bułki mlecznej. Mamy kaszki. Są bez cukru. Troszkę przestawię tę kamerę, bo Michu tak kręci z połową twarzy w sumie. Ja przywykłam do ustawiania kamery do mojego wzrostu. A jednak te 20 cm trochę psują układ. No to dobrze, kolejna rzecz. To będzie taki sznycel w chrupiącej panierce. W 100% roślinny. Olek cały czas gada na treningach o sznyclach i to tak kurde codziennie. Czego on jest? Tofu czy co to jest? A białko pszenne grochowe. Aha. Się zastanawiałam dużo tak na tej podstawie tego białka, a nie na podstawie tofu. Spoko. Kolejna rzecz to wzięłam takie pansotti, czyli pierożki z pesto i ricotto. Nice. Na szybką przebieżkę idealne. Why not? No i taki nasz totalny lidlowy klasyk, czyli makaron ramen i makaron udon. One są gotowe w dosłownie 2 minutki gotowania. Szparagi są w sezonie. Będą wam siki śmierdzieć. Jej. Kalarepa. O, też taki wiosenny klimacik. Ktoś słyszy, kalarepę nie kupować. Ja w ogóle nie lubiłam całe życie kalaryp i ostatnio posmakowałam pierwszy raz od takich 30 lat. Jest, okazała się dobra, więc żyłam całe życie w kłamstwie. No i to sobie kupiłam. Nice. Jedną. No i tak szczerze mówiąc, to by było tyle. Ja dzisiaj poszłam w taki po prostu domowy klasyczek. Kotlet, ziemniaki i marchewka. Jeszcze kalarepy sobie trochę dodałam. I w sumie co? 10 minut? 15 minut gotowe? Ta panierka normalnie ma dźwięk. Ładny dźwięk. Dobre? Wow. O kurde. Znaczy ta panierka to jest naprawdę fom prima sort. Wszystkie adresy wpisane takie tam pani patrzy. Tak, tak, tak. Bo on jest podpięty do systemu. Dobra, tu się łatwiej kroi. Czy to jest? A wy jesteście tym, że... Coś się stało z moim krzesłem. Jeju, oh, aż mi ten dźwięk idzie z zęby. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny mam współpracę z wtyczką Ale Rabat. Osobiście używam i polecam wam tę wtyczkę od zeszłego roku, jakoś tam od listopada, października, ponieważ jest zarąbista. Przede wszystkim dlatego, że jest niezwykle łatwa w użyciu. Po prostu podłączacie ją sobie do przeglądarki na komputerze albo ściągacie aplikację, jeżeli robicie większość zakupów przez telefon. No i ta wtyczka sama podczas waszych zakupów przeszukuje internet w poszukiwaniu najbardziej korzystnych kodów zniżkowych. Zamawiacie kosmetyki, ciuchy, może jakieś akcesoria dla pieska albo nawet pizzę czy sushi. To ona sama proponuje wam najbardziej korzystny kod zniżkowy, ale rabat jest niezwykle prosty i przyjemny w używaniu. I co najważniejsze dla nas, jako dla użytkowników, jest w 100% darmowy. Zarówno wtyczka, jak i aplikacja. A wynika to z tego, że oni rozliczają się na zasadzie prowizji ze sklepami, w których my robimy zakupy. Dodam też, że dzięki tej wtyczce możemy oszczędzać na dwa sposoby. Po pierwsze, dzięki temu, że znajduje dla nas kody zniżkowe, a po drugie, dzięki niedawno wprowadzonej opcji cashback. No i dzięki tej opcji możemy jeszcze pewien procent naszych zakupów odzyskać na konto. Osobiście na maksa tę wtyczkę polecam. Jeżeli macie ochotę zainstalować czy wtyczkę, czy apkę, no to macie linki na dole w opisie. No i życzę udanych zakupów.
ale dzisiaj jest kosmiczne światło. Jest wieczór, zachód słońca, ale zamiast różu mamy na niebie taki jakby chłodny, żółto-herbaciany odcień. Nawet na kamerze jest dziwny kolor, no nie? Ah, I love it. Kawa z mlekiem owsianym, oh my god, tak jest dobre. Ostatnio robię sobie taką kawę, że wsypuję jedną bardzo płaską, małą łyżeczkę kawy, mało wody i reszta to jest po prostu ciepłe mleko owsiane. To jest takie dobre. I oczywiście to jest to takie mleko owsiane z tej serii Barista. Ostatnio miałam taki bardzo dziwny czas. Jakby właśnie w zeszłym tygodniu zaczęłam się strasznie dojeżdżać. Jeśli chodzi o to, że wiecie, że jestem za mało produktywna, że w zasadzie jestem obibokiem, że no nie wiem, na każdym froncie też, że jestem gruba, no nie, we wszystkim się zaczęłam dojeżdżać. No i właśnie poszłam na terapię i zapytałam się Moniki, o co chodzi, że ja w sumie chodzę na tę terapię, jestem, mam wrażenie, bardziej świadoma niż kiedyś, mam też dużo narzędzi z terapii, a i tak znowu wpadam w taki mój schemat, że jestem niewystarczająca i znowu nakładam na siebie taką presję, która mnie strasznie dojeżdża. Co ja mogę zrobić, żeby kurczę to ogarnąć, bo ja naprawdę mam absolutnie dosyć tego, co sama sobie robię. No i Monika powiedziała, że to jest właśnie kwestia tego, że mi trochę brakuje takiego nawyku pilnowania swoich wartości. Przez to, że zapominam o swoich wartościach dotyczących pracy, dotyczących tempa życia, pozwalam takim właśnie myślom odpływać w stronę, która mnie nie interesuje, która do mnie nie pasuje. Podejmuję też decyzję o tym, że będę więcej pracować, że będę, nie wiem, ciężej trenować, więc przez ostatni tydzień właśnie dużo myślę o tym, jakie są moje wartości co do pracy, co do jedzenia, co do traktowania swojego ciała, co do myślenia o swoim ciele. Spisałam to wszystko i rzeczywiście każdą decyzję w tym tygodniu przepuszczałam przez te wartości. Czy dojechanie się bardziej na treningu pasuje do moich wartości? Czy napierdalanie jeszcze więcej godzin montażu, olewanie spacerów z psami i zarywanie nocek, czy to pasuje do moich wartości? No i rzeczywiście tydzień takiego sprawdzania decyzji dał mi po prostu powrót do spokoju i balansu. Ciekawe jest też to, że przy innych moich takich właśnie schematach myślenia, schematach zachowania, udało mi się wypracować już takie właśnie kontrolne nawyki sprawdzania, czy ja się nie odpalam. A w tym jednym jeszcze tego nawyku nie wypracowałam i widzę, że on tak właśnie wraca, bo ja sama siebie nie pilnuję. Marzy mi się być takim naprawdę zbalansowanym człowiekiem, który nie wpada w takie mocne odchyły prawo-lewo, ale to jest naprawdę dużo pracy, żeby to osiągnąć. A jednocześnie jest to do ogarnięcia. Dzisiaj zrobiłam 4 razy przysiad na 70 kilo, kumacie? Kiedyś to był mój rekord na raz, a dzisiaj byłam w stanie to powtórzyć na 4. Przede wszystkim jestem dumna z tego, że już mnie to 70 kilo jakby nie ryje psychicznie. Ja wcześniej był to dla mnie jakby duży problem, nie mogłam się z tego przebić, a teraz poszło. I po prostu, wiecie, w głowie miałam taki luz, że to jest po prostu normalny ciężar. A z drugiej strony jestem teraz tak strasznie sflaczała. Zeszło ze mnie to całe napięcie. Ja po prostu... nie mam siły na nic. To jest ciekawe, jak taki trening zużywa. I to zużywa nie tylko fizycznie, ale też, wiecie, tak psychicznie, no bo wymaga dużo skupienia. A z drugiej strony satysfakcja, jak się właśnie w końcu przełamie taką swoją dużą fizyczną albo psychiczną barierę, jest naprawdę taka zajebista. To dodaje po prostu bardzo dużo takiej pewności siebie.
Ja właśnie widzę, że od kiedy zaczęłam chodzić na treningi, to moja pewność siebie tak, tak powoli, systematycznie wzrasta. No i jakby ciekawe jest też to, że bardzo wzrasta mi taki szacunek i akceptacja do ciała. Kiedyś jakby bardziej miałam takie podejście, że moje ciało powinno jakoś tam wyglądać i wtedy jak będzie wyglądało, to zasłuży na szacunek, a teraz mam takie podejście, że jestem pod mega wrażeniem, że moje ciało daje radę robić takie rzeczy, które jeszcze rok temu były nie do pomyślenia. No i ta pewność siebie potem się przekłada na inne aspekty życia, czy na pracę, czy na relacje z ludźmi, też na życie seksualne. Nigdy się nie spodziewałam, że ćwiczenie to będzie taka dobra decyzja. Zwłaszcza jak mam jakieś takie gorsze dni psychiczne, to po prostu widzę, jaką trening jest w pewien sposób kotwicą i pomaga się właśnie trzymać tego, co korzystne, dobre, trzyma w jakimś takim rytmie, w rutynie. Coś pięknego. Ale jestem głodna. Jezu, muszę zjeść coś więcej. Uch. Zrobić z jedną bułką, dwa piersiami z kurczaka i połową pomidora. Kurwa, co to będzie za obiad? Dzisiaj jesteśmy z Michem Couple Goals. Jedziemy na wspólny trening. Dodam też tak dla równowagi, że jest to nasz czwarty wspólny trening w ciągu ostatnich 11 lat naszego związku. Staramy się. Cześć, malutko moja. O, jakaś mała dziewczynka. To jest 10 metrów od brzegu. Wow. To jest takie, tak wysoko nałożyły i jeszcze pod wodą, więc wiesz. Ogromne. Jeden łabędź siedzi, to jeden pływa, a drugi siedzi na zmianę. Nieźle. Myślę, że one same to ja zabudują i to wszystko mogę same. Ale oczywiście, człowiek taka góra gałęzi. W ogóle mi chłonęło fryzurę. Co myślicie? Jeszcze jest zapuszczana, ale... W zasadzie jest do ścięcia bardziej, tylko na razie jeszcze nie chciałbym się chyba. Testujemy. Mimo kapitulera to nie wiem. No bo to. Ale jest dziwna po prostu, a nie, że zła. Ja się przyzwyczaję. Znaczy ona jest za długa po prostu, ona jest za długa, bo ona będzie przycięta tu, ale już się boję, więc jeszcze jej nie przyciąłem. Jest taka przez takim bojkiem. Nie są bardzo proste, ale też nie są. To wszystko zostanie zrównane z ziemią, jak ruszy budowa domu. Dlatego dzisiaj chcemy trochę powykopywać tych drzewek, żeby chociaż część z nich uratować. Tu będzie kij. Dawaj tutaj, panie. Thank you.
przyszły właśnie maty do lizania, które zamówiłam dla dziewczyn. To jest kolejny sposób na to, aby pomóc psu się zrelaksować i aby pies trochę się, wiecie, pozbył jakichś takich roznoszących go emocji czy też energii, ponieważ lizanie jest dla psa niezwykle relaksującą czynnością, tak samo jak kopanie dołków, tarzanie się, pływanie. Skoro maty kupione, to trzeba je od razu przetestować. Okej, okay. Magus, chodź. Minęło 18 minut i dziewczyny właśnie skończyły wylizywać. I co najfajniejsze, żadna z nich nie próbowała gryźć tej maty albo jej podrzucać, tylko od razu obie zrozumiały, że to jest do wylizywania, więc super. Bez problemu weszło.